Kamila Kaźmierzów to bezapelacyjnie tegoroczna liderka konkursu dotyczącego bezpieczeństwa w mieście. Praca została napisana pod kierunkiem dr habilitowanej Grażyny Miłkowskiej. Kapituła wyróżniła aż dwie prace magisterskie jej autorstwa. Pierwsza dotyczy bezpieczeństwa w zielonogórskich akademikach. Druga wymagała dyplomacji, bo dotyka doświadczenia straty rodzica. Przed pierwszym wywiadem bardzo się bałam, że jednak nie dam rady albo właśnie zadam złe pytanie, co przede wszystkim skreśli całą rozmowę, tak? Bo osoba się zamknie. Miałam chwilę załamania, że myślałam, że może jednak to nie jest dobry pomysł, żeby jednak przerwać te badania. Inni magistranci wzięli pod lupę problem alkoholu w gimnazjum, sytuację życiową w schronisku dla matki i dziecka czy bezpieczeństwo w sieci. Zdjęcia mogą nam ukraść, chociażby kopiując czy robiąc print screena, bądź też nawet pobierając dane, przeglądając profil internetowy, tak, zamieszczony na portalu. Eksperci od profilaktyki, resocjalizacji i poprawy bezpieczeństwa w mieście twierdzą, że wyniki badań, które prowadzą studenci, są bezcenne. Dodajmy, że za podobne wykonane przez zawodowców miasto słono by zapłaciło. Naprawdę powinniśmy z tego korzystać, tak? I budując w przyszłości program, który mówi o zagrożeniach w Zielonej Górze i o bezpieczeństwie mieszkańców, powinniśmy bazować właśnie na tych pracach. Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu bezpieczeństwa to na skalę kraju rzecz unikatowa. Co roku wspiera go Fundacja Bezpieczne Miasto i Uniwersytet. Zostało ono ocenione pod kątem, jak się może przydać później wiedza i to takie przełożenie studentów, młodych ludzi, nie tylko Zielonogórzan, ale którzy w Zielonej Górze studiują, czyli coś już o tej Zielonej Górze wiedzą, jak może wpłynąć to nowe metody, jakiekolwiek oni podają w swoich pracach, na bezpieczeństwo mieszkańców Zielonej Góry. Pula nagród konkursu sięgnęła w tym roku 6 tysięcy złotych. Dla władz miasta to inwestycja w młodych badaczy, których prace są wsparciem przy tworzeniu programu poprawy bezpieczeństwa w mieście. Zawsze wykorzystujemy te prace magisterskie, one zawsze dotyczą bieżących potrzeb miasta w zakresie bezpieczeństwa i co roku jakby tematyka nawiązuje właśnie do tych problemów. W tym roku nagrodzonych zostało 5 prac, 3 wyróżnione. Zwycięzcom i laureatom gratulujemy.